15 listopada. Co zdarzyło się tego dnia w historii? 15 listopada 1620 roku w Warszawie doszło do nieudanego zamachu na króla Zygmunta III Wazę. Sprawcą był niezrównoważony psychicznie szlachcic Michał Piekarski. W wyniku swojego działania nie zdołał jednak skrzywdzić monarchy. Incydent ten stanowił jedno z wielu wydarzeń w trakcie panowania Zygmunta III, który nie unikał kontrowersji i opozycji wśród szlachty polskiej. Sam Piekarski został z pewnością pociągnięty do odpowiedzialności za swoje działania, jednak szczegóły związane z jego losami są trudne do zrekonstruowania ze względu na ograniczoną dostępność historycznych danych.